Halo, halo, tu radiowe pogaduchy. Oglądacie radiowe pogaduchy. Radiowe pogaduchy, czyli spotkania miłośników, kolekcjonerów i renowatorów, starych radioodbiorników i telewizorów. Halo, halo, tu radiowe pogaduchy. Oglądacie radiowe pogaduchy. Gdy radio w pokoiku gra, coraz inną Proszę Państwa, witam wszystkich. No, będziemy mówić o Philipsie, nie tylko o polskich zakładach, ale o Philipsie w ogóle. Tu od początku zacznę. Firma Philips powstała już w 1895 roku w Eindhoven w Holandii. Do dziś dnia jest to stolica Philipsa. Początkowo była to spółka rodzinna produkująca żarówki oraz sprzęt oświetleniowy. Zakład rozwijał się bardzo dynamicznie, szybko rozwijał profil produkcji. W 23 roku już rozpoczyna produkcję lamp radiowych, a w 25 aparatów radiowych. A jeszcze wcześniej, bo w 22 roku holenderski koncern oraz warszawska grupa kapitałowa bracia Brabor. Firma istnieje do dziś dnia w Warszawie. Zakładają firmę polsko-holenderska fabryka lampek elektrycznych. Kapitał akcyjny 100 milionów marek polskich. Spółka nabyła tą nieczynną fabrykę Uran przy Żelaznej, ale w następnym roku rozpoczęto budowę zakładów na Woli, Róg Karolkowej i Grzybowskiej. Wkrótce tam rozpoczęto fabrykę żarówek. Tutaj mamy piękną, to są pocztówki Philipsa. Tak to się nazywa. Pocztówki, nie jest to jakiś wielki plakat pocztówki, ale było ich dużo i dzisiaj mają sporą cenę. W 28 roku firma została przekształcona w polskie zakłady Philips S.A. Spółka o kapitale zakładowym 5 milionów złotych stała się teraz całkowicie własnością holenderską, a dyrektorem został Fryderyk Wilhelm Walter Scheid. Ciekawe, pełnił te obowiązki aż do końca pracy Philipsa w Warszawie, to jest do roku 1944 roku. Następnym etapem była produkcja lamp radiowych, mówimy o Warszawie, którą Philips rozpoczął w 28 roku, wybudował dużą hutę, rozbudował, bo miał najpierw małą do żarówek, później rozbudował do wielkiej huty i produkował bańki do lamp radiowych oraz lampy radiowe. No, w zasadzie montował. Złośliwcy mówili, że w lampach Philipsa nie było nic polskiego, bo ze środka nawet odpompowali polskie powietrze. W 1930 roku zatrudnienie wynosiło, ciekawe, 353 robotników oraz 373 urzędników. Ciekawa proporcja, urzędników było znacznie więcej niż robotników. No to mówi o tym, że zakład nie był. Nie zajmował się produkcją, a jedynie sprzedażą swoich wyrobów. W 1930 roku Philips przystąpił do próbnego montażu odbiorników radiowych w Warszawie z zespołów importowanych w Holandii. Och, tu mamy te ładne pudełko i moją lampę ładną, taką jak tutaj. Duża rozbudowa zakładów prowadzona była od 1932 roku. Wybudowano wówczas nowe budynki, hale, linie produkcyjne, ale całe wyposażenie sprowadzono oczywiście z Holandii. A pod koniec roku zakłady rozpoczęły taśmowy montaż aparatu. Odbiorniki radiowe były najważniejszym działem produkcji fabryki, dochodzącym w końcu lat 30 do 70 tysięcy sztuk rocznie. Ale nie był to jedyny wyrób. Oprócz żarówek i odbiorników Philips produkował także sprzęt radiowy dla wojska,
armaturę oświetleniową i szklaną oraz cewki Pupina. Cewki Pupina to w telekomunikacji do zmniejszenia, powiedzmy, strat w liniach telekomunikacyjnych. Część aparatury była eksportowana. A tu mamy widok, właśnie zdjęcie z budowy zakładów Philipsa, z ich czasopisma zakładowego. W 1935 roku podniesiono kapitał akcyjny do 14 milionów złotych. To był 140 tysięcy akcji po 100 złotych. Niestety te akcje nie zostały wydrukowane, o ile mi wiadomo, intensywnie szukałem, natrafiłem na różne akcje radiowe, ale nie Philipsa. Zatrudniono wtedy 707 robotników i 324 urzędników oraz 26 osób personelu technicznego. Znowu ciekawa statystyka. Z robotników wyodrębnili personel techniczny, którego było tylko 26 osób. To jest bardzo niedobry objaw i wskaźnik. Układy wszystkich odbiorników były opracowane w macierzystych zakładach w Eindhoven w Holandii. Dopiero w 1937 roku na skutek nacisku polskich władz Philips przystępuje do szkolenia polskiej kadry technicznej oraz organizowania laboratorium badawczego w Warszawie. Również najwyższych stanowisk w zakładach obejmują Polacy. Z drugiej strony trzeba przyznać, że opieka socjalna oraz troska o pracowników stała w zakładach Philipsa na bardzo wysokim poziomie i fabryka wydawała na ten cel znaczne środki. I praca u Philipsa była wyrazem nobilitacji i załoga czuła się bardzo związana z firmą. No, firma bardzo dużo robiła dla ludzi, organizowała wyżywienie. Duże pieniądze dodatkowe wkładali, ogródki działkowe, w czasy dla dzieci. W 1934 roku zakłady rozpoczęły taśmową produkcję aparatów przeznaczonych tylko na rynek polski i z większym udziałem krajowych podzespołów. Dopiero w 1934, i to był dopiero sezon 1934-1935, i to były dwa typy odbiorników. Możemy powiedzieć, że to jest polski Philips. To jest odbiornik junior, zwany trójka Philips junior, oraz typ 33A. No, rozpoczęcie krajowej produkcji oraz sprzedaż w 1934 roku były poprowadzoną kampanią reklamową z wielkim rozmachem. Ku radości życia przez radio Philipsa, sztandarowe hasło. A oto fragment ciekawy biuletynu Philipsa z listopada 1934 roku. Pozwolę sobie to przeczytać. Do PT kupców dajemy panom do ręki poważny artykuł sprzedaży, który pozwoli im osiągnąć duże obroty i zyski w nadchodzącym sezonie. Zrobimy wszystko, co leży w naszej mocy, aby ten odbiornik należycie spopularyzować. Nadarza się zatem panom nadzwyczajna okazja do powiększenia obrotów w nadchodzącym sezonie i spodziewamy się od panów energicznej współpracy oraz wykorzystania wszystkich możliwości sprzedaży. Dajemy panom do ręki potężną broń. Z taką bronią musimy w tym roku odnieść walne zwycięstwo. Musimy, no szczególnie Philips musi po prostu. On to wszystko sprzeda za pośrednictwem sprzedawców. I tutaj mamy ciekawą, bo tak mówię cały czas o różnych rzeczach, a tu pokażę odbiorniki. To jest sezon, proszę Państwa, 34, właśnie 35 i mamy odbiornik junior. Tutaj stoi za mną, go tam widać w tej gablocie. Dalej 33A, to są dwa polskie. I kolejno w tym samym roku Philips oferował 522 model, 638 i 738. No warto tu zauważyć różnicę w cenie, no i w jakości.
w ocenie widzimy jakość. Jeśli ktoś ma te odbiorniki, to wystarczy, jak sobie porówna jeden z tych trzech odbiorników z tymi dwoma odbiornikami produkowanymi bardziej, prawie z polskich podzespołów, ale nie wszystkie, bo były też filipsowskie. Tam polski odbiornik junior kosztował 225, 33A to do 350 kosztował, natomiast 522 kosztował już 755 zł. To jest ponad dwa razy więcej. Fakt, że odbiornik jest wyższej klasy, bo to jest super heterodyna, no ale cena ponad dwa razy więcej, to jest duża przesada. A następnie jeszcze 638, który jest tylko odbiornikiem reakcyjnym, kosztował 965 zł. Bardzo wielka suma. Proszę Państwa, no tak, to może tu o tym mówiłem, tylko odbiornik Junior i Filip były produkowane w dużej części z krajowych materiałów. W tym skrzynki były z cienkiej sklejki, dość marnej jakości. Pozostałe trzy aparaty były montowane w Polsce przy niewielkim udziale krajowych elementów. Skrzynki posiadały już forgisz orzechowy i grubą sklejkę. Odbiornik 522, a był pierwszą superheterodyną montowaną w Polsce. No i cały zespół polskiego radioaparatu Junior jest odmianą modelu Philipsa 946, więc nie jest to całkiem nowa konstrukcja. Zespół ten ponadto został wykorzystany w następnym sezonie w modelu Cosmos K81. Zmieniono tylko obudowę. Skrzynka polskiego odbiornika 33 pochodzi z kolei z modelu Philipsa 836, a zespół aparatu 33, a był wykorzystany w następnym sezonie w modelu Cosmos K83. Także oszczędnie to było. Fragmenty dwóch z bardzo wielu reklamówek. To trójka Philips Junior to tylko nieco droższa od najtańszych wyrobów krajowych. Oto odbiornik przeznaczony do wielotysięcznej rzeszy miłośników i tak dalej. Selektywność tego odbiornika jest pierwszorzędna dzięki zastosowaniu supresora specjalnej konstrukcji na fale długie i krótkie. A teraz mogę spytać, co to jest supresor specjalnej konstrukcji na fale długie i krótkie? Może ktoś wie? To proszę sobie to zapamiętać, to pytanie na końcu w dyskusji powtórzymy to. Supresor na fale długie i krótkie. Tak tutaj Filip sobie pisał wówczas. No, nowy odbiornik Philips 33A zaprojektowany w porozumieniu ze słynnymi laboratoriami Philipsa. O, tam został zaprojektowany. Dokumentacja przyszła od Philipsa. Również, zresztą, którą udało mi się zdobyć. No i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ach, to jest w pewnym sensie powtórzenie pana Pawła, tu wiadomości Philipsa, dział radiowy. To jest ciekawe czasopismo, bo to jest takie czasopismo techniczne, nie mniej dla sprzedawców. Jest wiele ciekawych informacji. Natomiast czasopismo Ku radości życia jest takim czasopismem no, w pełni reklamowym. Bywa trochę o odbiornikach radiowych, ale też tam są takie różne opowiastki i bajeczki, jak to dobrze z radioodbiornikiem żyć. Ach, tu mamy sezon 39 rok. 38-39. No, ciekawe odbiorniki, mogę coś tu powiedzieć o tym. Proszę Państwa, no pierwszy jest bakelitowy, już ma tą skalę starczą Philipsa, jak kolega wspomniał.
Następny to jest bateryjny odbiornik. No ładny, on był tam na reklamie poprzednio. No poniżej już mamy ładny odbiornik ze skalą. To nazywali zegarową. No, zegary też miały kwadratową skalę, tak jest. Oko magiczne miał. No ceny już były, proszę zobaczyć, zupełnie inne. Tam żeśmy w 1935 roku widzieli 700 i 900 zł. A tutaj mamy cenę 300 zł, 400 zł. Odbiorniki znacznie potaniały. Tu jest programator w ostatnim modelu klawiszowy i lampa EF8, bardzo ciekawa, mało szumna. O, czy mam coś jeszcze o tej klawiaturze? Och, mam jeszcze to samo. No, to nie jest plakat, przynajmniej to, co ja mam, to jest tylko taka kartka pocztowa. Sezon 38-39, nowa kampania reklamowa pod hasłem trzy nowe gwiazdy na firmamencie radiowym. I tu są nowości, ja tam wcześniej pisałem, w każdym sezonie Filip wprowadzał jakieś nowości. Tutaj w tym sezonie 38 były lampy wprowadzone serii czerwonej i lampa EF8 zwana Silentodum. Wprowadzenie strojenia automatycznego, klawiatury i wyprodukowanie taniej super heterodyny. I po raz pierwszy brak w ofercie odbiornika reaktywnego. Ach, Paweł nie wspomniał chyba. Obsługą serwisową odbiorników Philips i Kosmos oraz Korona zajmowała się stworzona przez Philipsa kolejna firma, Centralna Stacja Obsługi Radia Stobra, spółka z o.o., siedziba Warszawa, ulica Tamka. Firma zajmowała się szkoleniem sprzedawców oraz organizacją ASO. ASO, tak się dzisiaj też nazywa ASO, przynajmniej samochodowe. Wydawała nawet własny miesięcznik Obsługa Radia. Zawierała ona wskazówki do pracy i organizacji stacji serwisowych Philipsa. Ale niestety z braku zainteresowania trwało to krótko, bo od marca do grudnia 1938 roku. O, tutaj mamy okładkę jednego z wielu numerów, których posiadam tego miesięcznika, chyba wszystkie. Tu są adresy oddziału. Ciekawe zawsze, no robię to duże, żeby można było poczytać, zobaczyć, gdzie były adresy. O, proszę bardzo, Ostrów na antenie i Ostrów. Firma W. Wencel, Wrocławska 14. Tam było przedstawicielstwo. No, Baranowicze, proszę bardzo, ciekawe rzeczy. No, w Łodzi aż trzy przedstawicielstwa. O, przepraszam bardzo. A, i tutaj jest właśnie ciekawe, proszę zobaczyć. Ściśle poufne, dostępne jedynie dla oddziałów Stobra i ASO. Dokument był ściśle poufny. Oni wydawali po prostu schematy radiowe i całą teczkę radiową do każdego modelu. Ale to rzeczywiście było ściśle poufne, dlatego dzisiaj jest tak mało schematów, oryginalnych schematów odbiorników Philipsa. Ponieważ Philips bardzo surowo karał ludzi za wyniesienie dokumentacji technicznej swoich odbiorników. Tu mamy akurat właśnie przykład jednego z tych dokumentów, ściśle poufny. No raptem to jest tylko tabela strojenia, które inne firmy podają w pełnym zakresie. Dzisiaj możemy to w internecie zobaczyć. Wcześniej były w instrukcjach serwisowych, łatwo dostępnych. Ach, mamy jeszcze, przepraszam, rok 40, ciekawy, sezon 39-40. Nie mam tu niestety cen, o których chciałem powiedzieć. No,
ładne odbiorniki, też jest klawiatura. Skrzynka jest bakelitowo-drewniana, taka składana. Najciekawszy jest oczywiście odbiornik 8840. One wszystkie się ukazały i były w sprzedaży. O, na sezon 39-40 to jest ostatni. Filip zaprezentował nową rodzinę aparatów radiowych. Wszystkie odbiorniki w układzie superheterodyny, 7-wodowe, 3-zakresowe, fale krótkie aż do od 13,8 metra. Lampy serii czerwonej, szasy aparatów bakelitowe. Już tu była widać oszczędność. W tym sezonie Filip wprowadza oko magiczne ze wzmacniaczem, czyli EFM1, mieszacz z heterodyną, czyli ECH3. No, aparaty były z serii A, ale mogły być też dla prądu stałego przez zastosowanie dodatkowej przetwornicy wibracyjnej. To nie było najlepszym pomysłem, zwłaszcza na hałas. Kampania reklamowa prowadzona była pod hasłem klawiatura systemu linodynowego. Trzeba przyznać, że hasło było bardzo niejasne, tajemnicze, ale może właśnie o to chodziło reklamodawcy. I to bym miał drugie pytanie do szanownych kolegów. Co to jest klawiatura systemu linodynowego? Ładnie brzmi. Tu nawet coś jest napisane. System linodynowy, wyłączność Philipsa, ale tu nie wyjaśniłem, o co chodzi. I Philips, nie wiem, opierając się na dotychczasowym doświadczeniu, Philips przynosi system klawiaturowy, który bez przesady można nazwać najlepszy na świecie, bo co nie jest prawdą. Składa się on z nowej klawiatury 9-klawiszowej, posiadającej 6 klawiszy stacyjnych, sprzężonych z automatycznym przełącznikiem falowym oraz z nowym kondensatorem przesuwnym. Pozostałe 3 klawisze dla przełączenia zakresów fal przy strojeniu ręcznym. Jedno naciśnięcie klawiszu powoduje jednocześnie idealne, dokładne dostrojenia odbiornika do żądanej stacji, zmianę zakresu fal oraz przesunięcie wskazówki skali do wywołanej stacji. Przestawienie klawisza na dowolną stację dokonuje się przy pomocy pokręcenia jedną tylko śrubą, a czynności tej towarzyszy ruch wskazówki, precyzja działania oraz prostota obsługi. Och, tu mamy niewątpliwą ozdobę radia, Philips Radio i te rzeczy. Wyrób odbiornika Philipsa, tak jak i innych, charakteryzował się sezonowością. Oczywiście to wszystko wiemy. Co roku zakład opracowywał nowe modele. Starsze można było jeszcze kupić po obniżonej cenie. Jednak producent przekazywał sprzedawcom już nowe modele, nie chcąc przy tym znacznych nakładów finansowych na prowadzoną z dużym rozmachem kampanię reklamową. Polskie zakłady Philips, tak w Polsce, jak i w innych krajach, były często oskarżane o praktyki monopolistyczne. Co było tak jak tu powiedziałem, w innych krajach też było oskarżane o praktyki monopolistyczne i stosował różne triki i uniki. W Polsce jednym ze sposobów zmniejszenia skali tego zarzutu było utworzenie dwóch papierowych w sumie firm. Kosmos Radio S.A. powstała w czerwcu 35 oraz później Korona Radio powstała w 38 roku. Papierowe, no bo operacja była tylko w dokumentach. Odbiorniki były produkowane w tym samym zakładzie. Nieco gorszej były jakości, często nieco gorsze lampy. Produkcja na ostatni sezon rozpoczęła się latem 1939 roku. Do wybuchu wojny była niewielka, kontynuowano ją w Warszawie pod zarządem niemieckim. Jednak brak jest dokładnych danych.
Ale o epilogu opowiem, przepraszam, bo jest rzecz ciekawa. W okresie okupacji zakłady kontynuowały produkcję już dla III Rzeszy. Istniał wtedy doskonale zorganizowany ruch oporu, skupiający znaczną ilość pracowników, produkowano sprzęt radiowy dla Armii Krajowej oraz dostarczano niezbędne podzespoły. Akceptowali to, a także bardzo aktywnie pomagali, nawet przywodząc z Holandii brakujące elementy, zarządzający zakładem Holendrzy. Po wybuchu Powstania Warszawskiego, dzięki odważnej, sprzyjającej Polakom postawie niemieckiego zarządcy, majora Gramsa, znowu sprzyjająca postawa, tym razem niemieckiego zarządcy oraz zarządowi holenderskiemu, zakłady nie zostały spacyfikowane przez wojska niemieckie, ani sojuszników oczywiście. Już 2 sierpnia wyposażenie oraz personel, około 150 pracowników, zostali ewakuowani do Wiednia, gdzie zakład został rozwiązany. No, to jest ciekawy efekt o dywersji i sabotażu i o pomocy Holendrów. Po wojnie w 1947 roku zakłady zostały znacjonalizowane, następnie odbudowane i w 1949 roku uruchomiono tam produkcję lamp już w zakładach wytwórczych lamp elektrycznych z WLE. Filip próbował odzyskać firmę, lecz możliwe stało się tylko uruchomienie przedstawiciela handlowego w Warszawie przy ulicy Zgody 5, a w następnym okresie została współpraca przez Polskę zerwana i nastąpiła długotrwała przerwa w kontaktach wzajemnych. Proszę Państwa, ponieważ jestem już drugim i ostatnim, to pozwolę sobie jeszcze na przekazanie Państwu kilku ciekawostek, oczywiście radiowych i też filipsowskich, a później możemy porozmawiać jeszcze dalej. Ach, Radio Gaga sławne, Radio Gaga, które zawsze wstawiam. Nie będę już Państwu epatował tym Freddiem Mercury. Niemniej słowa są naprawdę piękne i polecam te słowa dla wszystkich miłośników radia. One są w mojej książce, są na stronie też. Bardzo ciepłe słowa pana Rogera Taylora o odchodzącym radiu. W sumie o radiu retro. Tak, proszę Państwa, o kolega chyba. Przepraszam, zapomniałem, kto to mówił o Eindhoven, o drużynie sportowej wczoraj. Że jest w Eindhoven drużyna sportowa. No, jak najbardziej znana, ale jest jeszcze pomnik radiowy w Eindhoven. Tak wygląda w parku miejskim. Holendrzy postawili pomnik radiu. To został otwarty ten pomnik w 1937 roku w rocznicę, w 10. rocznicę nawiązania łączności Holandii z Indiami holenderskimi. Dzięki aparaturze oczywiście Philipsa, nie Marconiego. Tak wygląda ten pomnik i ta po prostu rzeźba, fragment rzeźby jest w radioamatorze. Jeśli by ktoś szukał, skąd się wzięło tam, w tym radioamatorze, początek radia, kto reklamuje, to reklamuje właśnie ta rzeźba, ale nie jest napisane, skąd ona się wzięła. Jest natomiast ładny wierszyk, którego autora nie udało mi się wytropić. Ale nie jest to napisane na tej tabliczce. Tam na tej tabliczce właśnie pisze, jest napisane to, o czym mówiłem, rocznica nawiązania łączności
z Indiami holenderskimi. Indie holenderskie to dzisiaj, prawda, jak wiemy, Indonezja, no, Surabaya, już nie. O, mam tu jeszcze takie drobiazgi Philipsa, proszę Państwa. Cóż, 45 lat Philipsa, polska edycja, wspomnienie Philipsa, właściciela, Fryderyka Philipsa. Ciekawie napisane o Philipsie na całym świecie, między innymi troszeczkę i o Polsce. I tu jest duża książka Philips, 100 lat Philipsa, 1898-1991, duża książka, album, piękne, kolorowe zdjęcia, naprawdę. Ma jedną wadę, że jest w języku, jakim to języku? No tamtejszym po prostu. W języku holenderskim, ale on się chyba tak nie, na pewno tak się nie nazywa. O, cóż, mamy popielniczkę od Philipsa, piękna ceramika, mam kalendarz Philips Radio 35 rok. Proszę Państwa, no, mógłbym kiedyś to pokazać. Cała Biblia, każda kartka zawiera na dole inne hasło reklamowe. Proszę sobie wyobrazić, ile Philips wymyślił haseł reklamowych swojego radia. Każda kartka na każdy dzień zawiera inne hasło na dole. No ładne wydawnictwo. A to jest, proszę Państwa, może nie widać, ale to jest eliminator. Po prostu jest to eliminator. No, świeczka świąteczna Philipsa. I tutaj jest lampa, kolega Paweł przedstawiał lampy. Ale tą bym polecał bardzo, mam ją tutaj, stoi tego, pewnie tu nie będzie widać. Nie, to mam nikłe szanse. Gdzie on tu jest? Tu. No, nie. Proszę sobie wyobrazić, że ta lampa wraz z opakowaniem to jest nieruszane, bo jest jeszcze tutaj z szyfkami zaklejone, to jest lampa z Australii, wyprodukowana w Australii, lampa Philipsa. No bardzo, bardzo ładna grafika. Przypomina mi to jakoś okres wojny, bo niejako ten człowiek jest w hełmie. Co dalej mamy? Jeszcze kilka ciekawostek. O, mam, proszę Państwa, niektórzy już widzieli, mam jeszcze mikrofon Philipsa, a nawet dwa, jednakowe, oryginalne, w pudełeczku. Niegdyś pracowały w polskim radiu. One no, są po prostu dla zainteresowanych dostępne, że tak powiem, w pudełku takim firmowym. A tu mamy, może Państwo widzieli, serwis radio. Piękne zdjęcie, można zilustrować swój zakład serwisowy tym obrazkiem. I to by było na tyle. I ja dziękuję Państwu bardzo.